Bliskość Ojca. Temat naszego dzisiejszego przesłania. Kto ma Facebooka, oglądał. Statystyki w naszym kraju są bezlitosne. Potwierdzają one to, że 25% polskich dzieci wychowuje się bez ojca. A statystyki w kartotekach kryminalnych pokazują, że 86% przestępstw jest popełnianych przez chłopców, którzy byli wychowywani bez ojca. To niesie za sobą konkretne konsekwencje, brak utraty, brak poczucia własnej wartości i utraty bezpieczeństwa powoduje to, że młody człowiek szuka zupełnie w innym źródle niż powinien szukać. I tak było w moim przypadku. Kiedy miałem 5 lat, moi rodzice się rozwiedli. Rozwiedli się i było to dla mnie bardzo ciężkie, trudne, niezrozumiałe. Mój bohater, tata, który był przy moich narodzinach, który stawiał ze mną pierwsze kroki, staje się nieobecny. Zostawia mnie. To były etapy, wtedy miałem 5 lat, to były takie etapy, kiedy miałem może 8-9 lat. Ojciec już był odległy, ale tęsknota młodego człowieka, który ma pragnienie bliskości ojca, jest niesamowita. Człowiek tęskni mimo tego wyrządzonego bólu, człowiek tęskni i pragnie bliskości swojego taty. To jest taka naturalna potrzeba i ta potrzeba i tęsknota przerodziła się w pewnym momencie w żal. W żal i smutek. Żal do ojca, że tak się wydarzyło. Żal, że zostawił. Smutek, że go nie ma. Już wtedy szukałem w innym źródle. Próbowałem znaleźć to, co powinien dać mi ojciec na ulicy. Ale najbardziej bolesne były dla mnie nieudane spotkania. Kiedy miałem jakieś 12 lat, nadal pragnąłem bliskości ojca. Nadal chciałem mieć z nim relacje, mimo tego, że on był gdzieś trochę odległy, mieszkał w innym mieście, w tym samym mieście, ale z inną kobietą, wcale nie tak daleko, ale jakoś te spotkania nie dochodziły do skutku. I pamiętam któregoś razu, kiedy to były czasy, wiecie, nie było telefonów komórkowych i moja babcia, która mnie wychowywała, powiedziała, że tato zabierze cię w sobotę na ryby. Lubiłem z nim jeździć na ryby. To był taki super czas, kiedy ojciec ze mną był na rybach, uczył mnie wszystkiego. I kiedy młody chłopiec, 12 lat, przychodzi z tą myślą, że spotka się ze swoim ojcem, za którym tęskni, mój bohater, mój tata, z którym będę mógł spędzić czas. Wiecie, już wtedy ten ból i to cierpienie, które wypływa z zostawienia dziecka, nie ma większego znaczenia, bo chcesz być z nim, bo to serce twoje pragnie bliskości ojca. I ten moment, kiedy dowiadujesz się, że go nie będzie, że nie przyjedzie. Nie znasz powodów, ale go nie ma. Twoje marzenia, twoje pragnienia, twoje oczekiwania gasną. I z czasem, po kilku takich nieudanych próbach spotkania, ten żal, ten smutek przeradza się w agresję, w nienawiść, w złość, w gniew, w pragnienie zemsty. Co on mi zrobił? Jak mógł? Kiedy miałem kilkanaście lat, już bardzo źle mówiłem o swoim ojcu. Nie miałem już tej tęsknoty i pragnienia takiego spotkania się z nim, ale często wypowiadałem bardzo złe słowa. W konsekwencji doszło do tego, że przez brak poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, którą ojciec powinien nadać dziecku, znalazłem sobie grupę ludzi na ulicy, która dała mi poczucie bezpieczeństwa. A w swoich nielegalnie zarabianych pieniądzach próbowałem odnaleźć swoją tożsamość. Ale kiedy przyszedł ten czas, kiedy te konsekwencje były coraz większe, coraz trudniejsze, kiedy miałem 15 lat, mój tato zmarł. Zapił się. To był ból. Pamiętam jak dziś, kiedy szedłem za trumną, mimo tego, że nie dał mi w moim życiu za wiele, to w momencie przeleciały przed oczyma te piękne chwile. Na rybach, te piękne chwile bliskości, to coś, czego pragnąłem, a w pewnym sensie może diabeł mnie okradł, że tego nie widziałem. Dał tyle, ile mógł dać. Dał tyle prawdopodobnie, ile jemu dano. Utrata wartości spowodowała niesamowity wyłom w moim sercu. Ból i strata
i zostały tylko wspomnienia. A głos w głowie podpowiadał, już nigdy go nie zobaczysz. I tak dorastałem i szedłem, niszcząc życie swoje, swoich bliskich, wychowując się na ulicy w tym buncie i w tej złości, w tym gniewie, nienawiści, bo coś złego mi się stało. Szedłem, niszczyłem i niszczyłem. W konsekwencji trafiając do więzienia, do zakładów psychiatrycznych, niszcząc masę ludzkich żyć, a w tym swoje. I kiedy pierwszy raz przyszedłem do znanej niektórym z was komórki, miejsca, od którego wszystko się zaczęło, i usłyszałem o Bogu Ojcu, było mi bardzo trudno to zrozumieć, dlatego że ciężar i balast przeszłości był tak ogromny, że nie potrafiłem tego zrozumieć, że Bóg może być dobrym ojcem. Jednak ludzie, którzy to mówili, mieli w sobie coś, czego ja bardzo pragnąłem, czego poszukiwałem, co moje serce pragnęło mieć. To była miłość, radość, pokój, opanowanie. I tak, wiecie, słuchałem ich i widziałem, że mają coś, czego ja nie doświadczyłem, a próbowałem zdobyć to w sposób nie taki, jak potrzeba. Szukałem w alkoholu, w narkotykach, w seksie, w relacjach, w pornografii. Próbowałem zaspokoić swoją potrzebę bliskości Ojca nie w tym źródle, co trzeba. Mimo tego, że mój Ojciec nie dał mi wiele, to ja podjąłem taką drogę i wybór, aby szukać w czymś innym, a nie w relacji z moim Ojcem w niebie. I tak słuchałem i słuchałem. I dziś już wiem, że wiara rodzi się właśnie ze słuchania. Aż w końcu uklęknąłem w pokoju moich dzieci. Pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem po meetingu naszego spotkania. Uklęknąłem w pokoju moich dzieci i modliłem się do Boga, którego nie znałem, w którego nawet chyba nie wierzyłem. Bo gdzie był Bóg, kiedy moi rodzice się rozwiedli? A gdzie był Bóg, kiedy wychowywałem się na ulicy? Gdzie był Bóg, kiedy traciłem 6 najbliższych osób w tak krótkim czasie? Gdzie był On? Ale w tym czasie chciałem bardzo coś zmienić. To, co mieli ci ludzie, fascynowało mnie. Zachęcało mnie do tego, abym uklęknął w pokoju swoich dzieci, kiedy żona już spała i dzieci już spali. I powiedziałem, Boże, jeśli jesteś. Boże, jeśli jesteś, a jeśli jesteś taki, jak o Tobie mówią, to proszę zmień mnie, bo ja popełnię samobójstwo, bo nie chcę mi się już żyć. I tak zaczęła się moja historia. Historia przemiany, część z was ją zna. Ale kiedy pierwszy raz przyszedłem do kościoła, takiego jak ten, wchodząc po schodach, usłyszałem głos, który mówił mi, że to jest miejsce nie dla mnie. To jest miejsce nie dla mnie. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem ludzi, którzy śpiewali pieśni, trzymając ręce w górze. Głos się nasilał, a ciężar przeszłości stawał się coraz cięższy. W jednej chwili przed oczyma przeleciały mi wszystkie złe rzeczy, jakie zrobiłem. Całe to zło. Dosłownie czułem się jak skazaniec przesiąknięty złem i grzechem, idący na sąd. Uciekaj. Uciekaj, podpowiadał głos. I pastor wyszedł na środek i wypowiedział słowa, których nie zapomnę do końca życia. I czułem, jakby mówił to do mnie. Jeśli przychodzisz do Boga w pokorze z otwartym sercem, to On daje ci dzisiaj białą kartę, tabula rasa. Idź i nie rób tego więcej. On przebacza ci, bo cię kocha i jest dobrym ojcem. Zacząłem płakać. Głos potępienia przestał szeptać, a ciężar przeszłości jakby spadł na ziemię. To był ten dzień, w którym poczułem bliskość Ojca. To był ten dzień, w którym zrozumiałem słowa modlitwy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I dzisiaj wiem, że z tej bliskości, z bliskości Boga Ojca z człowiekiem wypływa wszystko. Dla mnie,
miłość do żony, miłość do dzieci, miłość do bliźniego, a nawet miłość do wroga. Część z was ma małe dzieci. I kiedy bierzesz takie małe dziecko, kiedy ono przytula się w ramiona ojca, to uwierzcie mi, że ono więcej nic nie potrzebuje. Ono w tym momencie nie martwi się, co będzie miało jeść, co będzie miało pić i w co się będzie ubierać. Ono ma wszystko, bo ma bliskość ojca. I szybko zrozumiałem w swoim życiu, że nie mogę patrzeć na Boga Ojca przez pryzmat ułomności mojego Ojca Ziemskiego. Bo taka była pokusa. Ja nie miałem Ojca. Ojciec mnie nie przytulał, nie mówił, że kocha, a tu słyszę o Bogu Ojcu, który chce przytulać i kochać. A wiecie dlaczego? Nie można patrzeć na Boga przez pryzmat tych ułomności Ojca Ziemskiego. Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To werset z Ewangelii Jana 3,16. Większość z nas zna go na pamięć. Wiecie, kiedy pojmie się tajemnicę tego wersetu, Bóg tak umiłował świat, to wszystkie inne będą dla nas otwarte. Wszystkie inne będą otwarte, bo ukrzyżowanie Jezusa, ten krzyż, który tutaj widzimy, który symbolizuje ukrzyżowanie Jezusa, nie jest tylko aktem brutalnej egzekucji Rzymian, ale przede wszystkim jest aktem miłości Boga Ojca dla swoich zgubionych dzieci. Dla jednych to głupstwo, dla innych zgorszenie, a dla nas jest to moc i droga do Ojca. Świat był zgubiony. I dzisiaj to, co widzimy, jest wiele brudu, wiele śmierci, gniewu, wojen i tego zła. Ale Bóg w akcie darowania swojego Syna, a tak naprawdę Jezus zgodził się na to, aby zejść tutaj na ziemię i umrzeć za każdego z nas. I w duchowym świecie przyszło na świat przebaczenie za wszystkie nasze winy. I przyjmując ten dar, przyjmując dar, który płynie z krzyża, odzyskujemy coś, co zostało skradzione, zgubione, bo szatan jest złodziejem. Przyszedł, aby kraść, zażynać i wytracać. Przyszedł wykraść coś, co dostaliśmy od Boga. Jest kłamcą, jest oskarżycielem. Chce, abyśmy pili nie z tego źródła, co trzeba. Ale my odzyskujemy coś, co zostało nam dane. Tożsamość dzieci Bożych. Tożsamość dzieci Bożych, poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości opartej nie na tym, co mamy, jak dzisiaj mówi ten świat, ale na tym, kim jesteśmy. Kim jesteśmy w Bogu, kim Bóg jest dla nas. Może całe życie powtarzano ci, że do niczego się nie nadajesz. Może całe życie mówiono ci, że nic z ciebie nie będzie. Może czujesz się odrzucony, odrzucona. Z powodu rozwodu swoich rodziców, podobnie jak było u mnie. Może masz nieprzebaczenie do osób, które cię skrzywdziły i ten akt przykleił ci łatkę z napisem zdradzony. Zdradzona, molestowany, molestowana, odrzucony, odrzucona, bankrut, alkoholik, narkoman, złodziej, więzień, i bezdomny. I przez wiele lat właśnie te łatki, ta opinia, ten osąd kreowały moją i twoją tożsamość. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy jesteś blisko Ojca, spadają wszystkie łatki. Amen? Spadają wszystkie łatki. Kiedy pragniesz Jego bliskości, On nigdy nie zawiedzie. Jego miłość wymazała nasz dług i przybiła go do krzyża, jak mówi list do Kolosan. Ciężar spadł na ziemię, bo Bóg jest miłością, a miłość zakrywa wiele błędów. Czy my w to wierzymy? Czy wierzymy, że Bóg jest miłością i że kocha i że tęskni i czeka? Potem rzekł Jezus,
Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec i użalił się. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego ręce i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. To oczywiście przypowieść o synu marnotrawnym. Kiedy tak myślę sobie o tej przypowieści, gdybyśmy mogli sparafrazować ją w trzech słowach, w trzech wyrazach, było to, że ten młody człowiek dostał swoje życie, przegrał swoje życie i odzyskał swoje życie. A gdybyśmy mieli odnieść to do swojego życia, każdy z nas dostał swoje życie. Każdy z nas kiedyś się urodził i wierzymy w to, że Bóg dał mu swoje życie. Ale w pewnym momencie swojego życia, podobnie jak ja, myślę, że wielu z was poszło do ojca, nawet nieświadomie, mówiąc: oddaj, co mi się należy. To jest moje życie i ja będę o nim decydował. Ja zrobię, jak chcę. Nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić, dlatego że to jest moje życie. Pod naporem ciężaru przeszłości, doświadczenia z dzieciństwa, z domu, idziemy przez życie z myślą o tym, że to życie należy do mnie. I Bóg mówi: idź, bo miłość to wolność. I przegrał swoje życie. I tak jak ja, tak wiem, że z wielu z was, w pewnym momencie swojego życia doszło do momentu, kiedy jadło z koryta świń. Kiedy piłem alkohol, kiedy brałem narkotyki, kiedy robiłem krzywdę innym ludziom, to było moje koryto. Kiedy nienawidziłem, nie potrafiłem przebaczyć. Kiedy robiłem bardzo dużo złych rzeczy, o których dzisiaj nawet nie godzi się mówić. Ale może nie wszystko musi wyglądać aż tak strasznie jak u mnie. Choć wiem, że wielu z was wyglądało podobnie. Ale może to jest zwykłe nieprzebaczenie. Może grzech. Może plotkarstwo. Może obgadywanie. Może nienawiść do sąsiada albo niezrozumienie szefa w pracy. Czym jest nasze koryto? A trzeci to odzyskał swoje życie. I chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które są w tej przypowieści. Syn, który skończył na dnie swojego życia. Miał tyle odwagi i tyle pragnienia do bliskości z ojcem, że powiedział: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem. Czy jesteśmy gotowi wstać od swojego koryta, czymkolwiek ono jest, i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko niebu. Może po ludzku nie jestem godzien już nazywać się twoim dzieckiem, ale mam pragnienie. Wstał i poszedł. Wstał i poszedł. I może w tym
stanie, w którym się znajdujemy, kiedy jemy z tego koryta, wydaje nam się, że nasze grzechy, że nasze upadki są tak zepsute, że ten Ojciec, który może gdzieś tam jest, jest odległy, albo bardzo odległy, albo już tak nas potępił, że już nic z nas nie będzie. Ale chcę wam zwrócić uwagę na te wersety. A gdy jeszcze był daleko, a gdy jeszcze byłeś daleko, daleko było ci do wiary, daleko było ci do wyznań, uniesieniu i rąk w uwielbieniu, to Ojciec wyszedł. Wyszedł, użalił się nad nim i pobiegłszy rzucił się mu w ramiona i ucałował go. Taki jest Ojciec. Nie taki jak mój, który nie przyjechał na ryby i nie zabrał mnie na moją wyprawę. Bo Bóg, Ojciec, który jest w niebie, On nie zawodzi. On nie jest tym, który się umawia i nie przychodzi. A kiedy syn rzekł, Ojcze, nie jestem już godzien. Pamiętam ten dzień, kiedy rzekłem, Boże, jeśli jesteś, ja chcę Ci służyć. Ja już nie chcę być tym zepsutym człowiekiem. Boże, jeśli jesteś i chcesz mi wybaczyć, to proszę Cię o to. I to jest ten moment, kiedy Ojciec mówi, przynieście białą szatę. Biała szata symbolizuje oczyszczenie. Nieważne, co się w twoim życiu wydarzyło. Nieważne, w jakim korycie świń byłaś. On daje pierścień i sandały i białą szatę. I nieważne, co w twoim i moim życiu się wydarzyło. Nieważne, co myślą o tobie inni i nieważne, co myślisz o sobie sam. Jeśli przyjmujesz Jego miłość, On przywróci twoją godność. Ojciec zakłada białą szatę. Ojciec przebacza twoje grzechy. Ojciec daje ci pierścień, który symbolizuje, że należysz do Niego, należysz do Jego rodu. Stajesz się dzieckiem Bożym z wszystkimi prawami i obowiązkami. Bóg nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich upadków. Na Bogu nie robią wrażenia twoje grzechy. Na Bogu robi wrażenie, czy przyjdziesz z nimi do Niego. Czy jesteś gotów, jak ten syn, wstać i powiedzieć, ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę już taplać się w tym brudzie tego świata. Ja nie chcę taplać się w tych wszystkich grzechach. Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat miłości, która przebacza. I On odnowi twoje serce. On odnowi twoje życie, nauczy cię żyć na nowo. On będzie przy tobie na każdym etapie twojego życia. On będzie z tobą w momencie, kiedy stoisz jeszcze na brzegu i może boisz się wejść do wody, która nazywa się Kościołem, która jest Bożą rodziną. On będzie z tobą, kiedy może wszedłaś już po kostki i może przychodzisz na niedzielne nabożeństwo, może cieszą cię pieśni uwielbienia. Chcę ci powiedzieć, że On jest obok ciebie. I z tymi, którzy są zanurzeni po kolana, może prowadzą już jakąś służbę, On jest z tobą. I z tymi, którzy płyną już po szyję i może nawet prowadzą innych ludzi, On też jest z wami. A nawet z tymi, którzy już prowadzili swoje kościoły i mają swoje łodzie. I wtedy, kiedy fale próbują wedrzeć się do naszych łodzi i zalewają je, On śpi na wezgłowiu i może uciszyć twoją burzę. Ale pamiętaj, na jakimkolwiek etapie byś nie był, On zachęca cię do zmiany. On zachęca cię do tego, abyś poszła, abyś poszedł dalej, abyśmy nie stawali. A dlaczego Bóg taki jest? Dlaczego Bóg jest na każdym etapie? Popatrzmy na nasze dzieci. Ja mam trójkę, mogę powiedzieć swój przykład, ale szwagier i szwagierka mają czwórkę i mają małą Malinkę, starszego Leonka, jeszcze starszego Marcela i najstarszą Jagodę. I wiecie, to jest piękne, że dla każdego z nich oni muszą być rodzicami. Dla małej Malinki innymi i dla dorastającej już Jagody zupełnie innymi. I tak jest z Bogiem. Bóg nie stoi i nie potępia
początkującego chrześcijanina, który jeszcze nie zna Biblii, nie stoi nad głową nam i nie mówi, czemu jeszcze nie znasz tych wersetów na pamięć. On jest i zachęca. On jest i zachęca cię do bliskości, do relacji. A relacja Boga Ojca z dziećmi to nie tylko głaskanie i tulenie niemowlaczka. To też jest wychowywanie nastolatka oraz rady i pouczenia dla dorosłego syna. Bliskość ojca to głębsza relacja. On jest i zachęca cię do zmiany. I kiedy dziecko przychodzi do swojego ojca z jakimś ciężarem, to nie zastanawia się, czy ktoś obok słyszy, czy ktoś obok patrzy, czy ktoś sobie coś złego o mnie pomyśli. Może jesteś tu dzisiaj pierwszy raz. I wszystko to, co tu widzisz, jest dla ciebie dziwne, inne. Ale ja wierzę dzisiaj w to, że człowiek bez Boga jest jak ten syn, który powiedział, daj mi moje życie, ja będę o nim decydował. I może z pozoru wygląda ono dosyć ładnie, bo mamy pracę, jakieś pieniądze, jakąś relację, bliskich znajomych, każdy z nas. Ale w pewnym sensie nasze życie bez Boga opiera się bardziej o koryto świń niż o relację z Ojcem. I co by było, gdyby dzisiaj w twoich płucach zabrakło oddechu? Czy masz pokój z Bogiem? Czy wierzysz, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus? A jeśli nie masz takiego pokoju, to chciałbym dzisiaj, aby każdy z nas miał tą szansę. Aby każdy miał tą szansę zwrócić się do Niego i powiedzieć, Boże, jeśli jesteś i taki, jak o Tobie mówią, to ja chcę wstać i iść do Ciebie, bo wiem, że u Ciebie jest lepiej niż w świecie bez Ciebie. I z racji tego, że jestem praktykiem, to chciałbym, abyśmy się teraz pomodlili. Jeśli ta modlitwa będzie odzwierciedlała pragnienie Twojego serca, nie musisz jej powtarzać na głos. Możesz w cichości swojego serca zmówić ją razem ze mną. Bo wierzę, że tak jak jest w Słowie Bożym napisane, jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. A tym, którzy uwierzyli w imię Jego, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Amen? Kochani, ci, którzy mają pokój z Bogiem i oddali już swoje życie Jezusowi, to chciałbym, abyśmy się pochylili i wspierali w modlitwie tych, którzy może dzisiaj tego nie mają, aby poczuli i zapragnęli tego, co my mamy. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas kocha na każdym etapie. Boże Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. I może te wszystkie rzeczy, które zrobiłam, oddzielają mnie od Ciebie w taki sposób, że już nawet nie wierzę, czy Ty jesteś. Ale dzisiaj pragnę całym sercem Cię poznać. Pragnę całym sercem Cię poznać i przeprosić Cię za to, że w pewnym momencie swojego życia zabrałam to życie dla siebie. Postanowiłam, że to życie będzie moje. Przepraszam Cię za wszystkie grzechy, za moje upadki, za moją złość i gniew i nienawiść. Panie, oczyść mnie. Oczyść mnie z wszelkiej nieprawości. Panie, dziękuję Ci, że Jezus Chrystus, który był Bogiem w niebie, postanowił zejść na ziemię i stać się człowiekiem, aby pokazać nam, jak żyć. I kiedy zmarł tutaj na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstał. I każdy, kto w tą prawdę wierzy, będzie miał życie wieczne. I ja dzisiaj wierzę w tą prawdę. Chcę poznawać Ciebie. Chcę odmienić swoje życie i zrezygnować z swoich grzechów. Chcę być naśladowcą Twoim. Jezu, wyznaję Cię swoim Panem. Amen. Kochani, może dla
Dla niektórych wydaje się to niewiele, ale w duchowej perspektywie to ciężar, który może spaść. I będziemy mieli teraz wieczerzę pańską. Kto wyznał Jezusa swoim Panem i szczerze zapłakał do Niego, nawet w tej modlitwie, chcę, abyście przystąpili do tej wieczerzy, żebyście mieli pełną świadomość dzieci Bożych, tożsamości. Ale za czym to zrobimy? Chcę dla tych, którzy są już nawróceni, którzy oddali już swoje życie Jezusowi może rok, dwa, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt lat temu, nie ma to żadnego znaczenia. Wiem, że życie jest, jakie jest. I że czasami wracamy do swojego koryta świń. Każdy z nas. Każdy z nas ma swoje koryto. Każdy z nas ma swoje źródło, z którego nie powinien spożywać. I chciałbym, abyśmy w tej modlitwie, przed przystąpieniem do Wieczerzy Pańskiej, bo wierzę w to, że powinniśmy przyjmować ją, kiedy oddajemy Bogu wszystko, kiedy Słowo Boże mówi, jeśli wyznajecie swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza je wam i oczyszcza was z wszelkiej nieprawości. A kiedy Bóg oczyszcza z wszelkiej nieprawości, to zostanie już tylko sama prawość. I każdy z was jest godny do tego, aby przystąpić do tej wieczerzy. Pochylmy swoje głowy, kto ma ochotę. Boże, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię, że czasami jak ten młody syn uciekamy do dalekiej krainy i jemy z koryta świń. Przepraszamy Cię za nasze upadki, cokolwiek to jest. Czy może w Twoim kieszeniach kryją się jeszcze papierosy? Czy może czasami zdarza Ci się napić alkoholu? Czy może pokłóciłeś się niedawno z żoną albo miałeś złe myśli o innych kobietach? Panie, wyznajemy przed Tobą swoje grzechy. Wyznajemy przed Tobą swoje upadki i chcemy, Panie, jako Kościół żyć w czystości. I wiemy, że cali jesteśmy już wykąpani, ale idąc przez ten świat, czasami się brudzimy. Tak jak Ty, Panie, umyłeś stopy apostołom, tak dzisiaj prosimy Cię, Panie, abyś oczyścił też nas z tych wszystkich brudów tego świata, z tej nienawiści, z tej złości, z tego gniewu. I abyśmy, Panie, przystępując do tej wieczerzy, mogli poczuć Twoją miłość, mogli poczuć się jak Twoje dzieci, okryci w białą szatę, przyodziani w pierścień i w sandały, symbolizującą Twoją królewską godność, bo Ty kochasz człowieka. Ty przyszedłeś do tych, co się zgubili. Panie, pozwól, abyśmy mogli teraz doświadczyć Twojego oczyszczenia, spożywając razem, jako Kościół, wspólnie z Tobą wieczerzę.